Witajcie. Tym razem zabierzemy Was w miejsce, które zrobiło na nas ogromne wrażenie. Jest jednym z naszego top 5 tego wyjazdu. Dla tych, którzy szukają informacji, planując swój własny wyjazd, odpowiemy na pytanie, czy można i jeśli tak, to gdzie spać w Estonii na dziko. Zapraszamy. Podjechaliśmy do Kiesi. Tutaj Państwo podjechali takim wehikułem fantastycznym. Hanomag. Z Niemiec oczywiście. Potwór taki. Chociaż nie taki wielki w sumie. Tutaj stoi Volvo obok. Wehikuł jest fantastyczny. Aż dla porównania taki. Co darmo zjadł? Też. Idziemy teraz zobaczyć zamczysko. Kieś to była stolica zakonu inflanckiego. Tutaj rezydował wielki mistrz, 60 aż tych wielkich mistrzów. Więc Inflanty, jak ktoś wie, była to najbardziej na północ wysunięte rubieże I Rzeczypospolitej. Zamek wybudowany w XIII wieku, jak większość tych zamków tutaj na Łotwie. Przetrwał aż do wojny północnej w 1703 roku. Car Piotr Wielki zniszczył ten zamek. Tu w Kiesi jest też bardzo duża społeczność polska, potomków Polaków też, którzy wyjechali w 1939 roku jeszcze, w ogóle w okresie dwudziestolecia międzywojennego, bo tutaj Łotwa była bardzo, o wiele bardziej zamożna niż w szczególności wschodnie rubieże Polski. I wojna ich zastała, już nie mogli wrócić, więc taka historia. Tutaj w tym parku, właściwie dookoła, są też fragmenty murów, więc to, co jest zachowane, to są właściwie ruiny tylko pewnie Zamku Górnego. Natomiast tutaj cały pewnie ten park obecny to był Zamek Dolny. Tutaj częściowo mury zaadaptowane przez pobliskie domki jako ogrodzenia. Miejsce warte, jeśli ktoś się historią trochę interesuje, warto odwiedzenia. Tak jak wcześniej powiedziałem, został stary zamek zniszczony przez wojska rosyjskie, ale niedługo później, właśnie w XVIII wieku, został wybudowany tak zwany nowy zamek, do którego zaraz też dojdziemy. A tutaj właśnie mamy nowy zamek. I teraz odpowiedź na pytanie, czy nowsze zawsze jest lepsze niż starsze, to niech każdy sobie sam odpowie na nie. Tam, gdzie jest siódemka, my przyszliśmy tamtędy, po prostu
wieje przez ten park zamkowy. Natomiast jakby dolny zamek był jednak z drugiej strony. Wejście na zamek było dosyć drogie, 10 euro. Za osobę? Za osobę dorosłą. Zobaczymy, czy warto, ale miejsce ciekawe. Historycznie ciekawe. Więc zobaczcie z nami, czy warto aż 10 euro wydać. Jesteśmy na dziedzińcu zamkowym. Dostaliśmy tutaj od sympatycznej pani takie latarenki i idziemy na wieżę, bo podobno jest konieczne posiadanie takiego oświetlenia. Jakie? Jesteśmy na razie po drodze w takiej komnacie z takim pięknym sklepieniem. Weź. Latarenki się przydały, bo rzeczywiście nic nie było widać. Nic zupełnie. Ma to oczywiście swój klimat, że się idzie z takimi właśnie świeczkami. Jesteśmy w wieży. Jest tutaj taka... Fragment widzieliśmy prezentacji multimedialnej, ale nie nagramy wam tego. Ktoś chce jest. Zobaczyć, to musi przyjechać na zamek gdzieś. Tak jest. Jesteśmy na szczycie wieży. Podobnie trochę do kościołów rotundowych na Bornholmie. Niestety choklik nam się wkradł i nasza kamera już bardzo zgłodniała i już nie da rady więcej zwiedzać z nami, więc musicie nam wybaczyć, ale resztę relacji z zamku, jak coś, popełnimy naszym telefonem. Mam nadzieję, że cokolwiek będzie słychać, w razie czegoś. Mamy hakownicę.
tą częścią zaczepiało się o mur, podpalało ląd i było wiele huku, dymu. Lufy oczywiście nie gwintowane, więc więcej to robiło, że tak powiem, wrażenia niż komukolwiek sprawiało krzywdę. No chyba, że już się trafiło, ale to więcej szczęścia. Wtedy szczęście było tak, że rycerz strzelał, a Pan Bóg kulę nosił. Tutaj mamy wieżę zachodnią. Wszystko jest ładnie opisane. A tutaj w 1900 roku to wyglądało. Dziedziniec krużganki, czyli cała część tutaj tych krużganków się nie zachowała. To jest jedyna autentyczna część, która się zachowała z kościoła mariackiego, tutaj kaplicy. Oryginalny ołtarz jest ozdobiony 5 krzyżami, takimi wykutymi. Zamek robi naprawdę duże wrażenie. Wyszliśmy już z górnego zamku, teraz jesteśmy na dolnym. Tutaj mamy kamienne kule armatnie. Tu jakieś piece, ogródek, a tam mamy, no zaraz podejdziemy, repliki różnych makin oblężniczych. Trebusz, mangonela chyba jest. Jesteśmy przy zielniku klasztornym w sumie. Tutaj mamy wieśniaków, którzy zajmują się rzemiosłem, tudzież tutaj nie zbierali gnoju, gnoj zbierali na polach, jak to wiemy z Monty'ego Pythona i Świętego Graala. Dzisiaj możemy podziwiać dostojne ruiny Zamku Górnego i zwiedzać muzealne pomieszczenia Zamku Nowego, notabene wybudowanego na pozostałościach wieży Lademachera z umocnień Zamku Dolnego. A mogłoby być zupełnie inaczej, bo niewiele brakowało, aby obydwa zamki podzieliły los zamku w Królewcu, który został zrównany z ziemią w 1968 roku, w amoku wymazywania historii tych ziem ówczesnego ZSRR. Pokój to można by mieć z takim piecem wielkim. Biblioteka prawie jak w Hogwarcie. Tam ta część biblioteki to nie wszystko.
Jesteśmy w wieży. Idziemy do góry. Troszeczkę coś innego. Wszystko wskazuje, że to są oryginalne malowanie ścian. No i piece. Genialne. Udana wycieczka? Udana. To co, naszym chyba skromnym zdaniem jednak 10 euro nie wydane na próżno. Nie, warto. Właściwie za 10 euro zwiedziliśmy dwa zamki. Tak jest. Ciekawe wystawy, też o historii Łotwy. No, w większości niestety w klasie, w większości po łotewsku oczywiście. Troszkę wieje tutaj, nie wiem jak się nagrywa, ale no jest przyjemnie, pozytywnie. Pozdrowienia dla wszystkich ze szkoły podstawowej nr 6 imienia Juliusza Słowackiego. Taka jest w Cesis, czyli w Kiesiu. Szóstka. Leżąca u podnóża zamku Kieś to sympatyczne miasteczko, którego najstarszą budowlą jest kościół świętego Jana. W przewodniku wyczytaliśmy, że istnieje tu tradycja pozostawiania w nim dzwonków przez wiernych. Natomiast na miejscu okazało się, że nikt o niczym takim nie słyszał. Dziwne. Jedziemy w sumie przez takie, gdzie diabeł mówi dobranoc. Żywego ducha nie ma. Tak jest. Niby jakieś pola były też, no ale tutaj już przez lasy. No i za chwilkę będziemy mieć czwartą granicę. Dlaczego czwartą? No trzecią. Nie, pierwsza. Się czwarty kraj, no tak, to trzecia granica. No się będziemy mieć więcej granic, ale to tych samych, będziemy wracać. Tak, no dojeżdżamy w każdym razie do Estonii. I tu już za tym zakrętem. Taką sobie dróżką. No nie najlepszej jakości, trzeba przyznać. I to chyba będzie to. Po prostu. Mapa pokazuje, że jesteśmy. Nie tylko mapa. Nie tylko mapa, jesteśmy w Estonii. 50-90. Łatwo zapamiętać. Właśnie, w którymś kraju, nie wiem czy to była Łotwa czy Litwa, też tyle samo jakieś tam ograniczeń. Cała tablica w Litwach, tak no nie jak w Polsce. Tak. Jeszcze. O, ale od razu trzeba przyznać, nawierzchnia lepsza. Ale czy trawa bardziej zielona? Trudno powiedzieć. I ludzie szczęśliwsi? No. Co się okaże. Przyjechaliśmy na taki parking RMK. RMK to jest? To są parki narodowe tutaj w Estonii. Fajnie, nad jeziorkiem, super. No, też można spać na tych parkingach bez problemu. Jechaliśmy półtora kilometra taką szutrową właśnie drogą. Ale bardzo fajnie. Więc sobie teraz taki późniejszy w sumie obiad o kolację zjemy. I podjedziemy dalej, gdzieś poszukamy jeszcze następnego później miejsca do spania. To my dzisiaj będziemy jednak spali, tak?
jesteśmy po obiadokolacji i doszliśmy do wniosku, że jednak nie ma sensu. Nie chce nam się dalej jechać. No nie ma co rwać bezsensownie. Jest takie fajne jeziorko. Stoimy na takim miejscu kempingowym, obozowym RMK. Tak, to jest, ci, którzy nie wiedzą, to jest park narodowy tutaj estoński, który opiekuje się wszystkimi, nazwijmy to, terenami zielonymi tak, w kraju. I są rozsiane darmowe takie miejsca, gdzie można rozbić namiot, stanąć samochodem, rozpalić ognisko. Toalety są. Jest to dziura w ziemi, ale bardzo czysta i schludna, z papierem toaletowym, z żelem do mycia rąk. Jest śmietniki, bardzo fajnie to zrobione. My tutaj odeszliśmy teraz kawałeczek właśnie nad jeziorko, ponieważ tam też dwa namioty rozbite, nie chcemy ludziom jakby tam po głowach chodzić. Więc tutaj odeszliśmy 5 metrów dosłownie od miejsca, gdzie stoimy. I da się? Da się. Da się, tak. Tylko widać... Szkoda, że w Polsce jest tak mało takich miejsc, chociaż zdarzają się. Zdarzają się, natomiast no tutaj apel do naszych rządzących, może ktoś obejrzy gdzieś tam kiedyś. Ale może też jakaś oddolna inicjatywa, jakieś projekty obywatelskie i tak dalej, żeby coś zmienić u nas. Bo jest to naprawdę fajne. No, więc u nas, jak to już nie pierwszy raz, zmiana planów, mieliśmy jechać, mieliśmy gdzieś tylko zjeść, a jednak będziemy nocować. Ci, którzy już oglądają nasz kanał, to wiedzą, o którym miejscu mówimy i gdzie, a ci, którzy dopiero do nas trafili, to zapraszamy na playlistę norweską. W takim razie do zobaczenia jutro. Ktoś może powiedzieć, że nasza wyprawa przez Łotwę przebiega od jednego zamku do drugiego. Może rzeczywiście tak trochę jest, ale my po prostu lubimy zamki. A i historia tych terenów właśnie zamkami stoi. Tak jak na Litwę, na Łotwę jeszcze wrócimy w drodze powrotnej, a w następnej części zabierzemy Was w podróż do Estonii. Czy będzie bardziej przyrodniczo, czy historycznie? Na to pytanie już odpowiedź w kolejnym filmie. Do zobaczenia!